Tym busem brat Sebastian Jankowski przyjechał do Zielonej Góry z Kijowa. Zabierze ze sobą charytatywne torby, które trafią do naszych sąsiadów za wschodniej granicę. Charytatywne torby przygotowali parafianie Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Życzliwość ludzi jest pozytywnie porażająca, dlatego że odpowiedź na nasz apel, na naszą prośbę, żebyśmy w tym roku pomogli Ukrainie, a taka też była prośba księdza biskupa Ordynariusza, żebyśmy wspomogli i Polaków, ale też i tych Ukraińców, którzy tam doświadczają rzeczywistości wojny, która jest przecież strasznie tragiczna i dramatyczna. I chociaż w taki sposób możemy my, lubuszanie, nasi diecezjanie, włączyć się w tą pomoc dla tych ludzi. W sumie w tegorocznej akcji charytatywna torba Caritas wydała blisko 1000 opakowań. Wróciły praktycznie wszystkie, a w nich to, co może się przydać na Ukrainie, szczególnie osobom zamieszkującym rejony dotknięte wojną. Bardzo różne rzeczy, od podstawowych takich żywnościowych typu mąka, cukier, herbata, po zabawki, artykuły takie papiernicze, po maskotki, ubrania, skarpetki, czapki. No tak naprawdę wszystko to, co może się przydać i w zimie, ale i też w zwykłej rodzinie. Caritas na Ukrainie również prowadziła podobne akcje. Jeszcze 2 lata temu Ukraińcy sami zebrali około 570 podobnych toreb, którymi dzielili się z ubogimi. Niestety trwająca tam wojna sprawiła, że potrzebna jest większa pomoc. Stąd prośba do lubuskiej Caritas. Serdecznie też jakoś dziękują misjonarze oblaci i biedni będą, dziękują i bezdomni, którzy te paczki do nich trafią. Diecezjalna Caritas w ubiegłym roku również organizowała akcję charytatywna torba. Wówczas rozdano około 200 toreb. Tegoroczna odsłona akcji przerosła oczekiwania wszystkich. Blisko 1000 toreb trafiło nie tylko do lubuskich instytucji, urzędów czy przedsiębiorców, ale też do osób prywatnych. Jak widać, lubuszanie potrafią pomagać. To jest już taka zasada u nas w lubuskiej, w naszej diecezji, że jak jest jakaś prośba o pomoc, to lubuszanie są naprawdę otwarci, mają gorące serca. Okazało się, że wszystkie charytatywne torby nie zmieściły się do busa, którym przyjechał brat Sebastian Jankowski. Pozostałe oczywiście zostaną dosłane.